drop some wisdom. Tani Zosia. Reuven, tragiczny bohater. Wspomnieliśmy o Reuvenie w związku z Józefem, ale sądzę, że jest to postać, która zasługuje na to, żeby mu poświęcić więcej uwagi. Ponieważ Reuven jest przykładem człowieka, który miał wszelkie zadatki na to, żeby stać się przywódcą, ale się nim nie stał. Otóż Reuven był pierworodnym synem Jakuba i Lei. Jak sam Jakub później o tym mówił, pierworodny, silny mój syn, ale niestety Reuven nie tylko był silny i taki mocno zbudowany i predestynowany na przywództwo, ale jednocześnie był wrażliwy moralnie. I możemy przedstawić jego drogę życiową w takich trzech sytuacjach. Otóż wiemy, że Lea była niekochana przez Jakuba. Jakub to widział, Józef, Reuven to widział i widział, że matka cierpi, chciał jakoś pomóc. Więc pewnego dnia przyniósł matce z pola roślinę. Po hebrajsku to się nazywa dudaim. Tłumaczona jest jako mandragora albo lubczyk, w każdym razie posiadająca własności afrodyzjaku. No ale co zrobił Reuven? Wręczył jej tę roślinę w obecności Racheli. No i między siostrami doszło do nieprzyjemnej sytuacji. I w rezultacie Lea osiągnęła swój cel na jedną noc. Chyba nie o to chodziło. To jest jedna sytuacja, kiedy dobre chęci zostały zrealizowane w jakiś niedoskonały sposób. Druga historia była znacznie poważniejsza. Otóż po śmierci Racheli Jakob przeniósł swoje łoże do namiotu Bilchy, służącej Racheli. Reuven odebrał to jako straszne upokorzenie jego matki. I teraz pytanie, co zrobił? Otóż mówi się o tej historii, że on po prostu posiadł konkubinę ojca. I co gdyby było prawdą? Jest nie tylko bardzo, było poważnym grzechem seksualnym, ale stanowiło jawny bunt i zdradę ojca. I pytanie, czy Reuven rzeczywiście to zrobił? Otóż w tekście hebrajskim jest użyte słowo wajszkaw. Co zrobił? I tłumaczy się to w Talmudzie zupełnie inaczej. Nie, że wziął tą konkubinę, tylko wziął łoże ojca z namiotu Bilchy i przeniósł je do namiotu Lei. I na tym musimy przerwać niestety historię Reuvena, ale jeszcze do niego wrócimy.